właściwie to jest dzisiaj odcinek o malowaniu fajerwerków, czyli taki bardzo spontaniczny, żywiołowy, swobodny. W malowaniu zacząłem go w noc sylwestrową, ukazał się ten pierwszy odcinek, czyli były właśnie te fajerwerki, a dzisiaj właśnie będzie jego finał, zakończenie. A jesteś na kanale o malowaniu obrazów krok po kroku, a ja nazywam się Adam Rasik. Zapraszam Cię do trzeciej części Malować każdy może. Dzisiaj będzie krótko i rzeczowo i na temat paleta z masą kolorów, ale patrząc na ten obraz, no widać, nie da się ukryć, że to są fajerwerki, że to są jakieś rozbłyski świetlne, że to nie jest co innego. Chociaż może ktoś mógłby powiedzieć, że są to jakieś pióropusze, niekoniecznie fajerwerki. Dzisiaj, słuchajcie, w tej naturze tego obrazu i tego, co chciałem, jak gdyby w tym pomyśleć, bo później sobie nawet pomyślałem, że... Znaczy, pomyślałem sobie, że może to nie był trafiony temat, tak... Tym entuzjazmem takim, wiecie, noworocznym, myślę, ach, niech to będzie coś takiego. I to namalowałem. No ale cóż, trzeba to skończyć. Za dużo jest tutaj takich, wiecie, po prostu teraz wezmę nawet dosyć szerzy, no niezbyt cienki pędzelek, to taki taką piąteczkę czy szósteczkę, co to jest. Tak, szósteczka i po prostu tym pędzlem chcę na pewno te ciemne rzeczy. Mam bardzo bogatą paletę z różnymi kolorami, ale to nie jest najistotniejsze. Będę teraz ciemny kolor, chcę namieszać trochę czerni, trochę tego cyjanu. I takim ciemnym podkreślić po prostu rysunek, że jak zauważyłem w tej naturze tego fajerwerku, są takie, wiecie, jest dużo tych. Mówiłem w tym poprzednim odcinku, że dużo tutaj by trzeba było po prostu między tymi rozbłyskami wprowadzać ciemniejszych kolorów, żeby to skontrastowało, żeby te pióropusze mi wyszły i żeby to po prostu... Później może na koniec jeszcze wezmę jakiś cieniutki pędzelek i te rzeczy, może faktycznie te rzeczy takie, to naprawdę na końcach rozbłysków, bo robię, że tak powiem, co do samej formy też chciałem to troszeczkę pozmienić, żeby was tutaj nie nudzić, bo lepiej malować obrazy, niż oglądać mnie malującego. Dlatego ja was zachęcam do malowania, do tego, żebyście sami to robili, a nie tylko... Pewnie zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy mnie tam oglądają i tak od deski do deski, od początku do końca, tylko raczej przewijacie sobie to i wezmę troszeczkę cieńszy jednak pędzelek, żeby te linie były cieńsze, a żeby to sprawniej i szybciej mi poszło. Będę mieszał teraz ciemne kolory, fiolety, jakieś granaty takie bardzo ciemne i chcę po prostu wprowadzić trochę takich, w każdym miejscu, może za daleko tu siedzę i w ogóle mam tutaj, może powinienem najpierw tą sylwetę, już pominijmy to, po prostu każdy po kolei ten element tutaj tego rysunku będę wprowadzał takiego, żeby tu trochę się pokazało, żeby te rozbłyski tutaj się pojawiły bardziej wydatne, żeby to było widać, że to się rozbłyskuje, a na koniec tylko parę pociągnięć. Oj, tak będę jechał po kolei, gdzieś jak tam mi tutaj to się pokaże i później po prostu tylko, o, widzicie już, jak dostaję, bo centralna część tutaj, tu jest najbardziej rozświetlone i później na końcach tych, bo tam takie, nawet można na tych końcówkach, później wam to pokażę, można tam położyć jakieś, oczywiście ten kierunek, trzeba pamiętać o kierunku, jakieś kropeczki tylko takie, wiecie, jak na końcach te światy, takie rozbłyski wylatują i dlatego tutaj trochę sam sobie zaprzeczam pewnie, bo mogłem to wcześniej już zrobić i nie przedłużać aż na tyle malowania tego
tego obrazu, ale mam nadzieję, że niektórzy z was mi to wybaczą, czy większość mi wybaczy, a ja będę po prostu... Dobrze, nagrywa się, bo już się boję. W ogóle te moje przeboje z tym nagrywaniem tutaj to... Po prostu chcę się tam wam pokazywać na tym kanale jakoś częściej. I teraz ten ostatni odcinek, który widzieliście przed, też z wielkimi trudnościami, bo tam się okazało, że miałem problemy techniczne, ale to już może mniej istotne dla was. Tu na pewno będę od razu chciał też tu wzmocnić ten... tu gdzieś tylko jakieś przebłyski tylko dodać, żeby ten rysunek jednak coś tam wprowadzić, żeby tutaj gdzieś tylko parę tych mi pozostawało, a tu żeby coś tam się działo. Nie, może powinienem to obniżyć, żeby to... I tutaj też od razu będę też tę płaszczyznę gdzieś podkreślał jakimiś kolorami. Jeżeli mam coś na palecie i tak czuję, że gdzieś można było to położyć, to od razu będę to kładł. Dlatego teraz mówię, tym ciemnym fiolet z cyjanem, taki namieszałem bardzo ciemny kolor i chcę po prostu tych trochę tutaj takich ciemnych faz tutaj miejsc powprowadzać, żeby to nabrało kontrastu, żeby to... Bo to rozbłyski rozbłyskami, ale tutaj też powinno się właśnie między tym znaleźć trochę takich ciemnych plam, które mi tutaj gdzieś nadadzą charakteru tym fajerwerkom. Także już całkiem inaczej to się robi. Może tylko parę fragmentarycznie to potraktuję, żebyście tylko to zobaczyli, a poza kadrem to skończę, jeszcze nie wiem. Na pewno chcę trochę teraz porobić w tym nowym roku, zrobić to w ten sposób, żeby to było dla was ciekawsze, żebyście nie męczyli się siedząc tylko przy tym i patrząc, co ja tutaj robię, a może to jakoś tam w montażu sobie po prostu poeksperymentuję i przy okazji się czegoś nowego nauczę. Może będę zmieniał kadry, może jakoś tak, żeby to było ciekawsze dla was, jako dla widzów. A ja teraz szybciutko tu jeszcze mówię trochę takich, mam farbę suche, maluję farbami akrylowymi firmy Renaissance, maluję serii tej Maxi Acryl. Niebawem już zobaczycie na moim kanale więcej filmów techniką olejną. Będę też chciał przy okazji, jak teraz tutaj maluję, to wam powiedzieć, że będę też chciał zrobić dużo więcej takich filmów z korzyścią dla was, żeby po prostu, żeby pokazywać i nie tylko techniczne, z tej strony technicznej malowania, ale też zrobić takie odcinki, które troszeczkę zajmą się tym, jak to nakładać, jak te kolory, który z jakim w odpowiednich... No bo zdaję sobie sprawę, ja też wiem, bo z moich doświadczeń, jak to było, jak sobie w niektórych momentach nie mogłem poradzić i nawet być może jeszcze właśnie dzisiaj taki miałem pomysł, żeby następny odcinek od razu nagrać. Teraz znowu będą jakieś dni wolne i tak dalej, dlatego wymyśliłem coś takiego, że żeby pokazać... Też chciałem od was takich... Kiedyś mówiłem o tym, żeby było dobrze, gdybyście mi swoje prace przysyłali, które chcielibyście, żebym tam w jakiś sposób się do nich odniósł i skorzystało z nich więcej osób niż tylko ja, pisząc jakieś tam uwagi, czy tam wypowiadając się na ich temat. Natomiast chciałbym też, żeby to było... widzicie? Żeby to było z pożytkiem większym dla was, bo nieraz jest coś takiego w obrazach, że staniesz, utkniesz w jakimś martwym punkcie takim i nie wiesz, jak sobie poradzić, a ja chcę być tutaj dla was właśnie takim, skoro to jest poradnikowy kanał i mógłbym w jakiejś mierze się przyczynić do tego, że mógłbym wam jakoś w jakiś sposób pomóc, to dlaczego tego nie zrobić, tak? Dlaczego nie mielibyście z tego skorzystać w większym stopniu? Niektóre plamy po prostu położę bardziej płasko, niektóre... Chcę po prostu więcej teraz tego kontrastu między tymi rozbłyskami, a na koniec jeszcze, to też już będzie pewnie niedługo, bo już tutaj niektóre rzeczy sobie pozakładam, niektórych... niektóre tam na tym niech sobie strzelają i niech sobie... Po prostu niektóre...
te plamy, żeby im nadać jakiś kierunek, jakiś charakter, tak? Żeby to nie było takim jakimś szerokim tym, a żeby niektóre po prostu gdzieś tam tylko pokazały się jako takie plamki rozstrzeliwujące się w jednym kierunku, a też nie wszystko, żeby to było takie jedno w drugim i jedno na drugim. Żeby to też wynikało z jakiegoś charakteru tych rozbłysków. Nie wiem, czy to jest dobry temat na takie dywagacje malarskie, ale jak już powstał, no to już niech będzie. Jak wymyśliłem właśnie, wracam do tego wątku, wymyśliłem taką serię, chcę zrobić. Przyznam się wam szczerze, że też w mojej tej... Teraz mam taki też okres, że po prostu mam trochę obrazów, których nikt nie chce i po prostu myślę sobie, skoro nie chcę, i to też pewnie was dotyczy, że masz obraz, wydaje ci się nawet dla ciebie dobry, bo to najważniejsze jest przekonanie o tym, że dla ciebie uważasz, że ten obraz może być dobry, a później się okazuje, że nikt go nie chce. Ja tam wystawiam go na tym i po prostu później się okazuje, że nikt tego obrazu nie chce, to może właśnie od razu taka myśl powstaje, skoro go nikt nie chce, to może on nie jest do końca dobry, nie jest do końca jakiś dobrze przemyślany, skończony na tyle, żeby gdzieś ktoś mógł się nim cieszyć i żeby mógł zawisnąć na ścianie jego mieszkania czy domu. Dlatego też chciałem, żeby parę rzeczy takich właśnie zrobić, pokazać parę obrazów, które teraz mam i może właśnie zaraz zrobię taki, jak tylko nagram ten odcinek, to zrobię taki, którym się pochwalę i pewnie parę tam jakichś drobiazgów tylko pododaję, żeby uatrakcyjnić. Właśnie jak tak nieraz zastanawiasz, jak, co się dzieje, że ten obraz, wiesz, jeszcze nie ma tam tego czegoś w sobie, co sprawiłoby, że on chciał być i był pożądany przez innych, przez waszych przyszłych klientów, przyszłych odbiorców waszych i kupców waszych prac, waszych obrazów, to dlatego chciałem coś takiego zrobić, żeby też na własnym przykładzie pokazywać, jak to właśnie sobie można z tym radzić. O, i tutaj już widzicie, teraz bardzo zaciemniłem ten obraz. Bardzo dużo już tych ciemnych miejsc jest, ale może i dobrze, bo teraz tylko wezmę te moje trzy kolory w tych jasnościach. Ten żółto-pomarańczowy, zielono tam żółty i ten niebiesko jakiś tam różowy, powiedzmy. I to tylko w ten sposób potraktuję, żeby... O, tutaj niektórym planom, jak mówiłem, pewnie teraz będziecie widzieli, że znowu jest za bardzo niebieski. Wezmę szerszy pędzel, czy jakiegoś wprowadzę fioletu gdzieś, żeby te plamy też tutaj nie były takie... O, ten fiolet już też będzie pewnie wyglądał za bardzo niebiesko, ale on tutaj gdzieś jakichś szerszych plam dodam. Tu gdzieś, żeby to... Tu dodam jakiegoś takiego... takiej magenty, gdzieś tu może się pojawi, o, żeby tu się też ciekawiej zrobiło, o, tu przy tym może na fragmencie, niech to będzie takie, o, tu może troszeczkę rozjaśnię, gdzieś tam w tle będzie też parę takich pociągnięć, o, może za dużo, dobra, niech jest, i wracam do tego fioletu, jeszcze go troszeczkę tam zmienię i przyciemnię. I tu na tym pierwszym planie już to, żeby ta plama była też w jakiś sposób, o, taka, z tym może tutaj takim fragmentem, no już się ciekawiej zrobiło. Dobrze, już mam tu ciemne, fajne. Teraz tylko parę pociągnięć tym, jak tam jestem czasowo. 13 minut to nie jest źle. I teraz jeszcze tylko tymi... Zastanawiam się, czy pędzelkiem, czy szpachelką. Przy tym to będzie chyba lepiej szpachlą, dlatego, bo spróbujemy szpachelką. Wezmę teraz tak, żółto-zielony, to ten wezmę zielony i troszeczkę rozbielę tą chromową zieleń z tą taką jasną, prawie neapolitańską. I nie mam tej zieleni, którą tu chciałem. I troszeczkę takich jasności pododaję. O, niech się to tam porozbłyskuje.
i tej gdzieś w niektórych miejscach, żeby to było ciekawsze, żeby tutaj się więcej działo takich i tej zielonej. Nie będę tego, że tak powiem, troszeczkę żółtej do tego dodam. Nie będę tego kończył, kontynuował na tym, tylko już wam pokażę efekt końcowy. Gdzieś tam go zobaczycie na końcu filmu, być może następnego, bo to zawsze w tych moich filmach będziecie oglądali. Na końcu też was zapraszam do tego, żeby patrzeć, zobaczyć do końca i co tam mam do zaoferowania z moich obrazów. O, i trochę takich zielonych rozbłysków, to już będzie ciekawsze. Jak tu na tych kontrastach się to pojawi, to zobaczcie, jak to zaczyna świecić. I dlatego mówiłem, że fajnie by było na przykład, chociaż ten kolor później, ale przy takim grubym nakładaniu ten kolor traci swoje walory, jak jest na ciemnym tle malowany, tak? Jakby był malowany na jakimś podkładzie bardzo ciemnym. Dlatego tutaj też warto o tym pamiętać, że o, dobrze, nie będę tam przesadzał, tu jeszcze ten rozbielę, taki... Prawie taka bardzo, bardzo rozbielona oliweczka, czy tam nie wiem jak to nazwać, prawie pomarańczowy, rozbielony. I tu jeszcze trochę, przy okazji on się zaraz pojawi też w tym. No i tak troszeczkę tutaj takich śladów pododaję. I może gdzieś tutaj w środku też, żeby gdzieś się to pojawiło. Oczywiście pamiętając o tych kierunkach, żeby tu... Dobrze, teraz biorę ten pomarańczowo. Ten pomarańczowy, też go taki jaśniutki rozbieliłem, ten pomarańczowy. Mi farb zostanie na palecie, bo już nie chcę tutaj więcej zbyt wiele tego robić. Odcinek, mówię, będzie sensowniejszy, jak będą krótsze te nagrania, a ja nie będę was tak męczył sobą. Ale chcę jeszcze tu parę, o. I widzicie, zupełnie to nabiera teraz innej jakości ten obraz. Jak już pojawiły się te ciemne plamy, teraz tylko po prostu pododaję takich dotknięć. Niech to nie, nawet to nie musi być takie, o, niech to nie będzie takie wymalowane, tylko żeby to właśnie było takie poprzecierane. O, i tak, gdzieś tutaj, o, tak grubo fakturowo, gdzieś gdzie nie, gdzie. Tu gdzieś na tym, niech się to mieszają te kolory, niech tu... Oj, no to już ciekawiej wygląda. Jeszcze bieli dodam, żeby to jeszcze rozjaśnić. No i tutaj tak rozjaśniłem. Troszeczkę tej bieli tutaj w te miejsca, gdzie ten pomarańczowy rozcierałem. I tu zrobiłem taki rozbielony. No i tu przy tym centrum tego wybuchu będzie jeszcze jaśniejszy. No takich, wiesz, baw się tym, żeby to było, sprawiało wrażenie właśnie takiego. Po prostu wystarczy popatrzeć na ten. Widzieliście pewnie na Sylwestra, jak te fajerwerki strzelały, jak to wyglądało. Dlatego teraz tylko wystarczy po prostu, gdyby znać taką naturę tego, jak na czym to polega, taki wystrzał, taki, jak to jest. No i ten mi znowu najfajniejszy wyjdzie, bo tu jestem blisko i mogę tutaj sobie to nakładać, a tam daleko. Dobra, jeszcze do tego zielonego dodam i na koniec do tego wrócę, do tego na górze. No i tu to już w ogóle zieleń zrobiłem taką, tu jeszcze mam bieli trochę, to jeszcze to rozbielę. I taką zieleń biało jeszcze rozbielę całkiem, tu już cały ten zużyję. Taka biała, zielona. I tu troszeczkę tego pododaję na tych rozbłyskach. Gdzieś się grubo, fakturowo, to też będzie miał swój urok później, jak to będzie, wiecie, oglądane to, jak tu jest, jaka tu jest zabawa tym, jak te farby się, jak te kolory się przenikają, jak to fajnie wygląda, jak to gdzieś tutaj sobie, o, tu gdzieś takie dłuższe uderzenia. Tu gdzieś i jeszcze parę, tylko tu gdzieś tym, o, tam gdzieś coś się pojawiło i mam. No, to jeszcze powinienem, dobra, to jeszcze z tego zrobię. Tu biel taką, z taką, no to będzie za mocne, ale ona jest chłodniejsza, będzie ta zieleń, będzie taka, żeby to też kolor, temperaturowo, ten, no. Temperaturowo różnicować, a widzicie? Zupełnie to będzie teraz, jak tu są i takie fragmenty chłodniejsze tej zieleni i cieplejszej zieleni, od razu to się, tych może gdzieś, niech to postrzela też takimi kolorami,
takim chłodzikiem tutaj gdzieś, tylko w niektórych miejscach podotykam. I już. Oczywiście, jak chcecie ten obraz, ktoś z was by chciał, to zapraszam po prostu. Nie zedrę skóry. Jak chcecie, podoba wam się, to dobrze. Tu jeszcze może gdzieś tam podotykać, tylko tak niech to postrzela. I może gdzieś tu, bo powinni się pojawić gdzieś tam na fragmencie, że tam gdzieś te światełka gdzieś tutaj, takie drobiazgi tu podotaję, o takim tylko po prostu tym gdzieś tam poleciało, tu gdzieś takie, o, dotknięcia, tu niech tam coś się ciekawego stało. I teraz ten jeszcze, ten czerwono, czy tam różowo, to jeszcze powinienem tego pomarańczowego, już dobra, już nie mam tego, różowy z bielą. Taki zrobię różowiutki. Niech to się, o, różowiutki taki, z taką, to nawet nie z bielą, bo to jest ten błękit kwaltowy, jasny. Taki. I tym różowym, nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało przy tym, ale niech tam strzela. Dobra, będzie, dobrze. Niech to się tam dzieje. Różowy, kurczę. Wiesz, co ty robisz, różowy z zielonym. O, niech tam. Parę tylko, bo to jest taki błękitno-różowy. Tu gdzieś tylko, tam gdzieś też tu strzelił. To jest niesamowite. O, dobra, rozbłysnął się. Już nie mam bieli. Tu powinien jeszcze tym... Ten jest ślad za duży. Tu go trochę zgaszę tym. Gdzieś tutaj troszeczkę jeszcze takich jasnych pododaję. Tu też jest za mało tam. On co prawda wygląda tak, jakby był troszeczkę z tyłu, ale o, dobra, niech jest. Może gdzieś tam też tu gdzieś postrzelam. I tu gdzieś. O, dobra. Już się ciekawiej zrobiło. Dobrze. I co jeszcze? Aha, i ten pomarańczowego z tym. No już, no teraz już wygląda ciekawiej. Moim zdaniem to już wygląda na fajerwerki. Całkiem dobrze się to zrobiło. Tu mógłbym jeszcze teraz... Ach, dobra, to taką czerwienią z tym. A tej czerwieni tu nigdzie nie było. To ona może tutaj nie powinna się znaleźć, nie wiem, pomarańczowy z tym zrobię. A to już mi się brud zrobił, dobra. To już, przepraszam, zostawię ten pomarańczowy jeszcze. Jeszcze odrobinkę, nie, tego błękitu miałem zrobić jeszcze. Błękitu, dobra, to taki jeszcze ten kobalcik z tym różem rozrobię i zrobię taki błękicik. Tam tylko parę takich pododaję niebieskości, żeby tu też się pojawiło z tym. O, dobra, już bez przesady. Już wystarczy, bo przesadzisz. Ten niebieski też tam niepotrzebnie zrobiłeś. Trochę go tutaj trzeba zgasić tą zielenią. Dobra, moi drodzy, to tak wygląda ten obrazek. Mówię, komu... O, tu niech takie ślady. Tu jeszcze powinienem taki zrobić ten... Niech to. Dobrze to. Ach, tu przetarcie. Pff, dobra. Tak, bo to mi brakowało czegoś w ogóle takiego, co by tutaj... Niech to tam, przecież to nie może być tak, że tu płaska, a tu wszędzie się rozstrzeliwują te fajerwerki, a tutaj jest w ogóle ten. No to jest za mocno teraz. Tu parę rzeczy tu powygubiam. O. Tak. A niech to... O! I tym jeszcze tutaj po tej mocnej, ciemnej takiej pomieszam. Tu parę takich rzeczy, bo tutaj niektóre te plamy są za szeroko. O! Dobra. No! I tu. Było dobrze. Ale to niektóre... O! Tak tylko porozcieram, żeby tu się... Jakieś te błyski tu pojawiły na tym, żeby to nie było takie płaskie. Dobrze, i tak to wygląda. No akurat 23 minuty, to jest dobrze. Słuchajcie, moi drodzy, zapraszam was do oglądania mojego kanału, do tego, żebyście subskrybowali, lajkowali. Ja w ogóle to taki trochę jestem teraz po tym zniechęcony, że tak powiem. Jak mam być szczery, to... Bo to... Dobra, już nie będę się żalił. Po prostu różne rzeczy się zdarzają, różne rzeczy wam mówię, proszę o coś, ale tak, to bez echa.
Ale i tak będę was zapędzał, będę was zapędzał do roboty. Będę was zachęcał, zapraszał do malowania, do tego, żebyście byli kreatywni po prostu, do grupy kreatywnej, do swoich sztaluk, palet, żebyście malowali, żebyście po prostu rozwijali w sobie tę pasję, bo wiecie, życie z pasją wygląda zupełnie inaczej, po prostu jak masz taki, widzisz sens w tym, że to ci przynosi radość i zadowolenie innym z twojej pracy, to jest po prostu najlepszy. Co prawda tego zadowolenia nie do końca ostatnio odczuwam, bo z waszej strony to cieszę się, że jesteście, że mnie oglądacie, ale tam nie ma szału, nie? Żeby tam wszyscy chcieli obrazy Rezika. Dla mnie wniosek, może nie są zbyt dobre. Popracuję nad tym. Pozdrawiam was bardzo gorąco i serdecznie i życzę jeszcze raz udanego roku. Bądźcie ze mną, oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie do mnie i zapraszam was do grupy kreatywnej i po prostu cieszcie się tą pasją, cieszcie się tym malowaniem obrazów, bo malować może każdy. Czy malować każdy może? No to cześć, pa.